są w naszych ogrodach. Trawnik i różne tuje i tak dalej. Zapominamy, że zioła to jest nasza odpowiedź na nasze zdrowie. Świat zginie trochę później, jak zginie ostatnia pszczoła, ale będzie właśnie skutkiem braku naszej odpowiedzialności w trosce generalnie o owady, które zapylają. Mimo że wybór produktów, które wspierają nasze zdrowie, na świecie staje się coraz bardziej ograniczony, to w Polsce możemy jeszcze sięgać do bogatej apteki Matki Natury. Tak Pan Bóg cudownie wszystko zorganizował w tym naturalnym rytmie życia i pór roku, i ten zawód, czy pięknie mówiąc powołanie, profesja rolnika, tych, którzy trudzą się wokół chleba. Moją wielką pasją to jest rolnictwo, hodowla ziół, owoców, stworzenie warunków. Każdy pszczelarz to przede wszystkim sadzi drzewa, które są niezwykle pożyteczne właśnie dla pszczół. Leszczynę, wiklinę, wierzby, lipy, no różne formy nawłoci, no i wszystkich roślin, które są miododajne. Nasze ogrody to są istne zielarnie. Jeżeli macie jeszcze problemy z drogami oddechowymi, macie ciągle biały śluz, który się wydziela z płuc, weźcie sobie pędy sosny, które u nas jest bardzo popularna, sosna i dziką różę. Ugotujcie to 20 minut i popijacie malutkimi łyczkami. Dzika róża w długiej perspektywie, kiedy ją się pije, ona też wzmacnia nasze nerki, wzmacnia nasze nadnercza, czyli to jest zwrot do pań, które mają osłabione nadnercza. Czyli pita regularnie odżywia nasze nadnercza. Oczywiście powinny być inne też zioła, które to wspomagają, choćby traganek, wzmacnia organizm. Arcydzięgiel też odżywia nasz, ogrzewa, szczególnie kiedy mamy problemy z kośćmi. Miód jest najlepszym bezwzględnie lekarstwem. Polecałbym i myślę, że ten najbardziej prawdziwy w polskich warunkach to jest miód z małych pasiek. I miód wielokwiatowy, gdzie jest zbierany nektar i wszystko inne ze spadzią, z lasów, z sosen, z modrzewi, ze świerków. Wszędzie tam, gdzie pszczoła potrafi odnaleźć produkt, który przynosi do ula, to bogactwo kwiatów, łąk, lasów, bagien właśnie są zgromadzone w miodzie. I taki miód to jest skarbem i dlatego miodu nigdy błagam wszystkich, którzy spożywają prawdziwy miód, aby go nie spożywać w herbacie. Najbardziej wartościowym miodem jest miód spożywany łyżeczką, w jakikolwiek różny sposób, nieprzetworzony. Są takie badania w Rosji przeprowadzone, jeżeli dzieci na przykład, i tutaj zwrócę się do dzieci, dostają miód, ale nie rozpuszczany w szklance wody, tylko ssany, jako łyżeczkę do ssania dostają zamiast innych słodyczy. Miody są, prawda, zbierane przez pszczoły na różnych kwiatach. To dziecko otrzymuje informacje na poziomie genu do tych wszystkich kwiatów, na których było zbierane i wytwarza przeciwciała. Więc terapią przeciw alergiom jest podawanie malutkim dzieciom codziennie lub dwa razy dziennie łyżeczkę miodu wielokwiatowego. Mamy nie powinny o tym zapominać i dorośli też powinni spożywać miód. Ja jestem zwolennikiem spożywania miodu. Jeżeli ktoś nie ma problemów z cukrem i tak dalej, sięgajmy po to, co mamy od wieków, po miód. Wartości kitu pszczelego, propolisu, to jest cud, którego człowiek nie jest w stanie na pewno zbadać, ale wytworzyć sam poza pszczołami. Więc jakże to stanowi niezwykłe źródło dla nas, co jest potrzebne, bo skoro Pan Bóg tak cudownie to stworzył i ma służyć człowiekowi dla jego zdrowia, tak dla ducha, jak i dla ciała, bo kiedy jest człowiek szczęśliwy, radosny, odżywiając się właściwie, no to wtedy może też czynić wiele dobra i wnosić pokój, który jest efektem tego jego wnętrza. Proszę Państwa, zamieniajmy trawniki na zielniki. Uprawiajmy chwasty, nie zajmujmy się trawą. Dlatego, że chwasty to jest nasze dziedzictwo. To mamy, tak jak powiedziałem wcześniej, to jest emanacja Boża. To jest dane nam za darmo. Uczę się od pszczoły, chociaż ciężko jeszcze mi z praktykowaniem i naśladowaniem pszczoły, bo podziwiam pszczołę od dzieciństwa i
ciągle jeszcze bardziej. Nade wszystko porządku, ładu, czystości, pracowitości, no i tego największego daru, ofiarności dla rodziny, poświęcenia nawet swego życia. W poszukiwaniu pszczelarza, który bierze osobiście odpowiedzialność za jakość miodu, korzystamy z aplikacji Polska Smakuje. Tym razem jedziemy w Beskid Sądecki do wsi Stróże. Zrobienie mapy produktów, gdzie można nabyć, posmakować, to jest bardzo fajna sprawa, bo często w tej, w cudzysłowie, w kozich wulkach są naprawdę smaczne potrawy. Można jeżdżąc smakować, próbować. Ja jestem pszczelarzem z wykształcenia, technik pszczelarz, rolnik pszczelarz. Chciałoby się powiedzieć, że szkoda, że nie lekarz medycyny. Walory odżywcze, lecznicze, jakie ma miód, pyłek kwiatowy, pierzga pszczela, propolis, mleczko pszczele, wykorzystanie powietrza ulowego, czyli inhalacje, oddychanie powietrzem ulowym. My to nazywamy apidomek, pomieszczenie, gdzie się znajduje 8 rodzin pszczeli, z jednej strony 4, z drugiej strony drugie 4. Pszczółki są w takim letargu uśpione, dlatego ich prawie nie słychać, ale w połowie maja i przez całe lato, to jak się wejdzie do tego apidomku, to jest brzęk, ta, my to pszczelarze nazywamy muzyka rodziny pszczelej. Przy ścianie są kanały osiatkowane, że pszczoły nie wychodzą, tylko wydostaje się powietrze z tej rodziny pszczelej, które specyficznie fajnie pachnie, olejki eteryczne. I jeżeli się położymy, to tak, oddychamy powietrzem ulowym, słuchamy tej muzyki pszczelej, odbieramy podobno niewidoczną, ale dobrą energię. Po tej pół godzinie, po godzinie, a są tacy chętni, co całą noc tutaj spędzają, to jesteśmy mocno zrelaksowani, wypoczęci. Jeżeli jest bardzo fajna świeczka z wosku pszczelego, to jonizuje korzystnie powietrze i w danym pomieszczeniu się lepiej przebywa. Propolis, właściwości bakteriobójcze, bakteriostatyczne, regenerujące, znieczulające, czyli maści na oparzenia, odleżyny, żylaki, super goi. Mleczko pszczele, ja sobie żartuję, da ci wiele wcześniej chrzciny niż wesele. Żeby nie dawać swoim żonom kremu, nie kupować z mleczkiem pszczelim, bo się od razu się o parę lat odmłodzą i w ten czas szukają młodszych. Mleczko pszczele jest jakbyś takim afrodyzjakiem. Mamy przykład w własnej załodze, starali się o przychówek po kuracji mleczkowej, drugi raz w tej chwili to małżeństwo wózek pcha. Chcąc istnieć w tej chwili na rynku polskim, na rynku europejskim, czy może dalej, to firma taka jak my, to raz, że od ćwierć wieku mamy laboratorium, certyfikujemy się, przyjeżdżają audytorzy, czepiają się wszystkiego, ale to jest dla mnie, dla właściciela, coś takiego, że to trzyma porządek, trzyma rygory, uzyskanie znaku, poznaj dobrą żywność. To jest z kolei Ministerstwo Rolnictwa, to jest poddanie się badaniom, monitorowaniu przez IHARS. Zrobiliśmy certyfikat na produkt regionalny. Miód spadziowy, jego smak, jakość jest powtarzalna. Dzisiaj troska o zdrowie to jest nie tylko hasłowy powrót do natury, ale świadomość stworzenia takich warunków, by tę naturę albo może lepiej z nią razem zamieszkać. Jedna dorosła sosna produkuje tlen dla 3 dorosłych osób, ale również te nasze małe drzewka, które rosną w runie leśnym, czy które sadzimy, produkują olbrzymie ilości tlenu. Las bez wątpienia jest wielką fabryką tlenu. Nie tylko produkuje dla nas ten życiodajny pierwiastek, ale również nie produkuje zanieczyszczeń, tak jak inne fabryki. Drewno jest niesamowitym surowcem. Dlaczego? W odróżnieniu od przedmiotów z plastiku, które są zrobione z ropy naftowej, która jest surowcem, który się kiedyś skończy. Drewno nie skończy nam się nigdy, bo zawsze możemy przyjść na wiosnę do lasu, posadzić nowe drzewa i te drewno nam odrośnie. Na naszych zajęciach robimy różne przedmioty z drewna. Na przykład można zrobić taką drewnianą szpachelkę do robienia jajecznicy. Tak naprawdę wszyscy uwielbiamy drewno, bo ono jest przyjemne, ciepłe, fajne w dotyku. Jest tak naprawdę świetnym materiałem konstrukcyjnym. Dzisiaj na świecie buduje się z drewna nie tylko małe drewniane domki, ale wieżowce tak naprawdę.
to jest może paradoks, może nie wszyscy w to uwierzą, drewno może być lepsze od stali jako konstrukcja. Drewno może być materiałem konstrukcyjnym, izolacyjnym, poszyciowym, nawet i dekoracyjnym. Korzystamy z niego, budując całe obiekty, budujemy z niego ściany, stropy oraz dachy. Drewno jest przewidywalne, dlatego świetnie możemy je wykorzystywać. Jeśli chodzi o powszechny mit związany z palnością drewno, które my wykorzystujemy, jest trugane czterostronnie, tak więc te języczki ognia nie mają gdzie się przyczepić. Jest to materiał też zabezpieczony przeciwogniowo, a co najważniejsze, drewno samo w sobie alarmuje nas. W momencie, kiedy spada jego właściwość mechaniczna, zaczyna ona trzeszczeć, trzaskać, no nie runie na nas tak, jak nagle może zrobić beton. Gdy wchodzimy do naszej kuchni i widzimy nowoczesne kuchenne meble, mało kto myśli o tym, że one są zrobione tak naprawdę z drewna, z nowoczesnych, przetworzonych materiałów z płyty pilśniowej, ze sklejki czy z płyty paździerzowej. Drewno ma też inne, zupełnie mniej oczywiste zastosowania. Na przykład celofan, którym zawijamy rano kanapki, też jest zrobiony z drewna. Ba, moja koszula może być tak naprawdę zrobiona również z drewna. Panie pewnie znają taką włóczkę, która się nazywa wiskoza. Ona jest zrobiona z celulozy, czyli z drewna. Na szczęście drewno pozyskuje się tylko w części lasów, dlatego przez dziesięciolecia druga część lasów jest zupełnie nietknięta, w której możemy po prostu spędzać czas, wypoczywać. Zasoby drewna, w odróżnieniu od innych surowców, nigdy nam się nie wyczerpią.